Dzień dobry, drodzy Państwo. Projekt komisji dotyczy oddania części działu nr 1052-47, okręg 23 przy ulicy Czerwonego Prądnika w Krakowie. Komisja zdecydowała zaproponowaną opinię pozytywną. Możliwości takiej dzierżawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Na przeciwko jego hotelu znajduje się taki trójkąt zieleni, który jest obecnie własnością gminy, który jest utrzymywany w takim porządku przez jego pracowników. To turiański, aby unormować tą sytuację, wziąć ten teren bezpłatną dzierżawę. Oczywiście w umowie dzierżawy to jest też jego propozycja, więc zapis, że jest to teren zielony, ogólnodostępny, bez prawa wycinków, drzew, szczepów ani zabudowy. No po prostu chce, skoro robi, sprząta, to pielęgnuje w jakiś sposób, to robi po prostu legalnie za pomocą umowy. Nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, ale to nie chce podzierżawy. Będzie po prostu zamiast gminy, będzie po prostu dbał o ten teren bez ingerencji w substancje roślin. Bardzo proszę radę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę. Przystąpimy do zdecydowania za poparciem druku 535. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba się wstrzymała, pan Jacek. Uchwała została podjęta.